program Wolne Głosy, czas zacząć. Marcin Bąk, witam Państwa i witam naszych gości. Jest ich dziś aż trzech, wszystko politycy. U mnie w studio tutaj pan Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. A na łączach mamy pana Władysława Teofila Bartoszewskiego z Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pana posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji. Witam również. Witam. Dzień dobry. Chcieliśmy również, by w tej rozmowie uczestniczył przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, no ale nie dotarł do nas. Będziemy rozmawiać, jak się Państwo zapewne domyślają, przede wszystkim o sytuacji w polskim Sejmie, w polskiej polityce, w tym, co może się wydarzyć w najbliższych, no, nawet godzinach. W związku z tym oddajmy głos nieobecnym, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Poprosiłbym o fragment wypowiedzi posła Marka Suskiego. Koalicji od wczoraj nie ma i rozmów też na razie nie ma i nie są planowane. Co do byłych koalicjantów, no to moim zdaniem ktoś, kto ma takie spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości. No, szczególnie ministrem sprawiedliwości, to jest, bo to tylko jest funkcja, pańskie zdanie, której... Czy to jest również zdanie Jarosława Kaczyńskiego? Wczoraj wymienialiśmy poglądy i w zasadzie wszyscy po tych głosowaniach mieli podobne poglądy, ale prezes jeszcze zapowiedział, że zwoła kierownictwo partii, bo chciałby taką decyzję uzgodnić, ale wczoraj była... Ale pan wie, że pan właśnie ogłasza koniec świata na antenie Radia RMF? Nie, tak. To nie jest koniec świata, to jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy, ale w Polsce rząd mniejszościowy już kilkakrotnie rządził i nawet długo rząd Buzka, prawie półtora roku, czy rząd Bieleckiego. No i to samo pytanie, które redaktor Mazurek skierował do Marka Suskiego. Ja kieruję do panów. Czy rzeczywiście jest to koniec koalicji rządzącej i czy, tak jak pan Suski powiedział, nie jest to koniec świata politycznego? Może najpierw pytanie do pana posła Bartoszewskiego. Nie, to nie jest koniec świata i moim zdaniem również nie jest to koniec koalicji, dlatego że pan prezes Kaczyński ma niesłychane umiejętności łamania kręgosłupów z przystawką PiS-u i podejrzewam, że rozmaite groźby dymisji, pozbawienia posad, biurek, limuzyn i tak dalej, poskutkują tym, że jednak pan prezes jak zwykle skończy zwycięstwo. Ale oczywiście ta sytuacja jest trudniejsza niż poprzednio, dlatego że wyraźnie pan minister Ziobro uznał, że jego pozycja jest na tyle silna, że może domagać się de facto dymisji pana premiera Morawieckiego i oczekiwałby wtedy, że rząd będzie prowadzony bezpośrednio przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a on pozostanie oczywiście ministrem sprawiedliwości. No i to samo pytanie kieruję do pana posła Sośnierza. Tutaj pan Bartoszewski wyraża opinię, że to się jednak uda poskładać, ale słyszeliśmy w tej rozszerzonej wypowiedzi pana Marka Suskiego, że już mogą pakować biurka przedstawiciele partii koalicyjnych, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. Czy pan też uważa, że to jest koniec koalicji? Trudno powiedzieć. Oczywiście może tak być, że jest to gra w złego i dobrego policjanta, że pan Suski odgrywa w tym razem nietypową dla siebie rolę tego złego policjanta i że te jego takie buńczuczne zapowiedzi mają pomóc koalicjantom zwizualizować sobie przyszłość bez rządu, że zwizualizować sobie przyszłość, w których ludzie, których powsadzali na różne stanowiska w różnych spółkach Skarbu Państwa, w różnych ministerstwach, sekretariatach i tak dalej, że oni wszyscy tracą pracę, że to miotła ich wymiata, a być może, że nawet odbywają się przedterminowe wybory. Ale niewykluczone, że jest to właśnie taka przepychanka, która ma
obniżyć ich oczekiwania, bo widać, że PiS ma problem z tym, że te frakcje zaczynają wykazywać pewne tendencje odśrodkowe, a przynajmniej bardzo się próbują lewarować wewnątrz Zjednoczonej Prawicy tak zwanej. I prezes Kaczyński ma tego dość. Postanowił położyć temu kres, postanowił przy okazji pod pretekstem takiej ciężkiej próby, na jaką wystawił swój klub parlamentarny w postaci przepychania lewicowego projektu upodmiotowania zwierząt. Przy tej okazji postanowił sprawdzić lojalność i złamać kręgosłupy. Gorzej, że okazało się, że w ramach jego własnej partii powodował sobie w ten sposób grupę buntowników i już tam z 20 posłów PiS-u zostało z tej okazji zawieszonych. Nie mówimy o Solidarnej Polsce i porozumieniu, które w całości niemal się z tego wyłamały. Mówimy o samym PiS-ie, tak? O tym jądrze Zjednoczonej Prawicy, gdzie nawet tam doszło do pęknięcia. Więc wydaje mi się, że jest to polityka samobójcza i ona nawet jeśli w tym razem jakoś to jeszcze uda się posklejać, to wszystko jest na kursie takim, że doczekamy się rozpadu tej koalicji jeszcze przed końcem tego i upadku tego rządu jeszcze przed końcem tej kadencji. Panie Marku, to pytanie do Marka Jakubiaka, który jest u nas w studiu. Czy pan też podziela taką właśnie wizję rozwoju sytuacji, jaką przed chwilą pan poseł Sośnierz przedstawił? Ja jestem świadkiem bardzo groźnej sytuacji dla Rzeczypospolitej i nie traktuję tego w sposób frywolny, tylko traktuję to bardzo poważnie. Kolejne wybory, rozbicie Sejmu 9. kadencji, to są potężne koszty dla społeczeństwa, potężne koszty dla demokracji w Rzeczypospolitej. I prawdę powiedziawszy, jestem trochę w szoku, że w taki właśnie sposób potraktowane zostały zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wprost, na tej ustawie mi bardzo zależy. Ja sobie nie przypominam wcześniej, żeby Jarosław Kaczyński, wykorzystując to, że jest przewodniczącym czy prezesem głównej, największej partii w Polsce, miał jakieś takie interesy, czy miał jakiś taką prywatną sprawę, tak? Wszyscy wiedzieli, że jest absolutnie miłośnikiem zwierząt. Ja byłem świadkiem w 8. kadencji, kiedy procedowano właśnie tą ustawę o ochronie praw zwierząt, bo to nie jest nowa, to jest nowelizacja ustawy, to jest uzupełnienie ustawy. I wtedy jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej wstała i powiedziała, że panie Jarosławie Kaczyński, jak to jest możliwe, panie pośle, żeby zwierzę, które jest łobuzowi zabierane, po 3 latach wracało do tego łobuza. I wtedy nastąpiła przerwa. Jarosław Kaczyński wziął prezydium Sejmu, zawieszono tą ustawę i poprawiono ten zapis. To można było, będąc posłem w PiS-ie albo w koalicji, można było wiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z emocjami, z taką empatycznym podejściem do zwierząt i można było domyśleć się, że będzie tutaj agresywna postawa, czy też taka mocna postawa prezesa Kaczyńskiego. Bo co on w sumie ma dzisiaj zrobić? Jeżeli wczoraj powiedział, że jeżeli nie zagłosujecie w klubie i nie będzie dyscypliny, a została ona uchwalona, to zrobię to i to. Oni nie zrobili tego, co ustalili w klubie i on zrobił to, co zapowiedział. Zawiesił 14 czy tam 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście partie takie jak Solidarna Polska, takie partie jak Porozumienie Jarosława Gowina mogą mieć własne zdanie, ale w ramach Zjednoczonej Prawicy, a oni podejmowali te głosowania, podejmowali o dyscyplinie ze wszystkimi, więc wtedy milczeli, dziwię się takim postawą, bo wydaje się, że to nie był powód do tego, żeby rozbijać rząd, tym bardziej, że wszystko to się stało pod nieobecność Mateusza Morawieckiego, który wtedy był akurat na Litwie. To też jest aspekt, którego nikt nie podnosi, że kota nie ma, myszy harcują. I ja nawet nie myślałem, że Mateusz Morawiecki ma tak silną pozycję w PiS-ie. Co do tego pytania, które ja tutaj już stawiałem panom o pakowanie swoich rzeczy, opróżnianie biurek, to pytanie zadawała również nasza koleżanka Magdalena Bałkowiec dziś w Sejmie i to jest dobra okazja, żeby fragment jej materiału, jej rozmów zaprezentować państwu.
mówił Marek Suski. Jak państwo na to patrzą? Sprzątają te biurka państwo już? Tak, jeszcze jak powiedziałem, ja pana ministra Marka Suskiego niezwykle szanuję i nie chcę komentować jego wypowiedzi, tym bardziej, że się w 99% z jego opiniami zgadzam i poglądami, chociażby na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To jest naprawdę wielki patriota Zjednoczonej Prawicy. Także spokojnie patrzymy się w przyszłość. Jestem optymistą. Emocje zbyt duże, jeżeli tak, chodzi o to sprzątanie biurek? Jestem absolutnym optymistą. Naprawdę będziemy reformować państwo do roku 2023. Pani redaktor, to jest wojna w rodzinie Zjednoczonej Prawicy, więc no my przyglądamy się temu z boku. Ja osobiście bardzo się cieszę, że została wczoraj przyjęta ustawa o ochronie zwierząt i to mnie cieszy najbardziej. To, co się stanie ze Zjednoczoną Prawicą, tak jak mówię, to jest ich sprawa. Jeżeli będą przyspieszone wybory, to na pewno Koalicja Obywatelska będzie do nich gotowa i tyle. Przede wszystkim Lewica ze zwierzętami i dla praw zwierząt. My głosowaliśmy jednogłośnie, bo pojawiła się ogromna szansa, żeby skończyć z okrucieństwem niewyobrażalnym na ogromną skalę wobec zwierząt i cieszymy się, że to się udało. Przed nami Senat i prezydent. Mam nadzieję, że żadnych problemów nie będzie. Faktycznie przy tej okazji okazało się, że Jarosław Kaczyński niekoniecznie ma większość w tym parlamencie, że pomimo tych prób zdyscyplinowania własnego obozu to mu się nie udało i to trochę pokazuje, że jak się kończy flirtowanie ze skrajną fundamentalistyczną prawicą. Chciałbym się tutaj odnieść do tych ostatnich słów pana Koniecznego, pana posła Koniecznego o flirtowaniu ze skrajną fundamentalistyczną prawicą. Domyślam się, bo nie zostało to wprost powiedziane, ale domyślam się, że pan poseł mówił tutaj o Konfederacji. Panie pośle, pytanie do oczywiście Dobromira Sośnierza. Czy pan się uważa za skrajną fundamentalistyczną prawicę? Ja nie uważam, że ten podział na lewicę i prawicę jest w ogóle adekwatny, ponieważ każdy rozumie przez tą każdą granicę między lewicą a prawicą wytycza inaczej. I jest to typowa logomachia, marnowanie czasu na spieranie się o słowa, jak coś będziemy nazywać. Ja się definiuję jako wolnościowiec, czy coś to zaliczy jako lewicę, prawicę, czy centrum, czy jeszcze coś innego, to w sumie mnie to nie interesuje. A już dywagacje pana Koniecznego najmniej mnie z tego interesują. Pan Konieczny to w ogóle uważa, że wszystko na lewo od razem, na prawo od razem to jest fundamentalistyczna prawica i faszyzm. Także no, nie ma sensu chyba się tym specjalnie przejmować. Jeśli miałby na myśli Konfederację, to już w ogóle jest to niedorzeczna. Myślę, że nie miał tego na myśli, ale jeśli flirtowanie, flirtowanie ze skrajną fundamentalistyczną prawicą, co to mogło być? Według mnie chodziło o akceptowanie frakcji Solidarnej Polski. Tak myślę, że on do tego pił. Przecież PiS z nami nie flirtuje w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, stara się trzymać od nas jak najdalej, czy trzymać nas jak najdalej od siebie i zamilczać i nie pozwala nam na, nie pozwala sobie na luksus żadnej współpracy z nami, z czego świadectwem jest to, że chociażby statystyki przyjętych poprawek ze strony różnych ugrupowań, czy Konfederacja jest na zerze nadal, bo wprawdzie na komisji udało się przepchnąć teraz na komisji rolnictwa dwie nasze uprawki, ale na sali plenarnej udało się odwojować to z powrotem, więc nadal pozostajemy z czystym kątem, jeśli chodzi o przyjęte poprawki. Czyli dla PiS-u jesteśmy, z tego wynika, partią najdalszą, bliżej im do lewicy niż do Konfederacji, więc chyba tego pan Konieczny nie próbował powiedzieć czegoś tak niedorzecznego, ale kto go tam wie, no niech się sam tłumaczy ze swoich słów. Nie dziwi, czemu pan Marek Jakubek taki zmartwiony jest o losy pisowskiego rządu, który przecież jeszcze niedawno wspólnie z nami krytykował jako nieszczęście dla Polski, a teraz martwi go, że taki rząd bezcenny mógłby się nam rozpaść. Ja myślę, że to jest w pełni zasłużone zły koniec dla złego rządu. Jeśli miałoby się okazać, że Jarosław Kaczyński połamie sobie zęby na tym, jak chciał zniszczyć polskie rolnictwo, to spotka go zasłużony zły koniec i tego mu życzę, żeby skończył w niesławie w bocznicy polskiej polityki po tym, co nawywijał. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że padnie wniosek o samorozwiązanie Sejmu, no bo wiemy, że wcześniejsze wybory mogą nastąpić w zasadzie w dwóch sytuacjach. Samorozwiązanie Sejmu lub brak uchwały ustawy budżetowej, czyli mniej więcej w styczniu, tak, powinno się to rozstrzygnąć. Gdyby padł wniosek o samorozwiązanie Sejmu, pan by głosował za samorozwiązaniem?
Oczywiście. Dla nas im szybciej i nowe wybory, tym lepiej, bo nasze poparcie znacząco wzrosło od ostatnich wyborów. W związku z tym obecny podział miejsc w Sejmie nie odpowiada naszemu potencjałowi. Więc jak dla nas, to im szybciej wybory, tym lepiej. Mhm. Ponieważ tutaj odniósł się pan bezpośrednio do słów Marka Jakubiaka, to może dajmy na szybko możliwość riposty. Riposty, tak, tak. No, przede wszystkim chcę powiedzieć, że polityka to jest jednak bieg bardzo długodystansowy. Natomiast Konfederacja od akcji do akcji żyje. I powiem tak, że sprowadzanie na Polski zagrożenia koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i innych, jak to przed chwilą przedstawiciel PSL-u powiedział, przystawek, dla mnie jest o wiele bardziej groźne niż zarządzanie państwem przez Prawo i Sprawiedliwość w dniu dzisiejszym. Chodzi o to, żeby tylko wskazywać, kiedy robią błędy i wprost reagować na właśnie jaskrawe błędy, które robią. Natomiast pan Konieczny, jeżeli mogę zabrać jeszcze w tej sprawie głos, nie wiem dlaczego przypisuje sobie, czy tam w ogóle komunistom dzisiejszym, czy lewakom, prawo do posiadania empatii wobec zwierząt. To jest absolutnie uniwersalne uczucie i nie ma nic wspólnego z lewą stroną sceny politycznej. To jest uczucie przynależne człowieczeństwu w ogóle i przypisywanie sobie tego uczucia lewicy jest zbyt daleko idące, nawet czasami powiedziałbym, że rozbawiające. No tu, panie Marku, się tak do końca z panem nie zgodzę, bo rzeczywiście cała ekoideologia, w tym także stosunek do zwierząt, różnie zresztą rozumiany, stał się modny w kręgach lewicowych. Od kilkudziesięciu już lat co najmniej nowa lewica, neomarksizm przejął to w miejsce dawnej troski o proletariat. Tak? W tej chwili lewica się już o proletariat zupełnie jeszcze raz, nie ja nie mówię o idiotyzmach, ja mówię o empatii do zwierząt. Ja mówię o uczuciu współczucia i wiedzy na temat cierpienia. I tutaj nie ma czegoś takiego jak lewica, bo pani Spurek, o której pewnie pan w tej chwili myślał, zupełnie jest totalnym odlotem, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Czym innym zabijać dla życia, a czym innym zabijać dla fanaberii. Taka jest różnica. Mhm. Teraz chciałbym oddać głos panu posłowi Bartoszewskiemu. Jak pan na tą całą sytuację patrzy? Też pytanie, które zadałem panu posłowi Sośnierzowi, czyli głosowanie w przypadku, gdyby do takiego doszło, za samorozwiązaniem Sejmu. Czy głosowałby pan za, czy też zastanawiałby się pan nad tym? Rząd Zjednoczonej Prawicy, znaczy może on nie jest taki zjednoczony i nie jest całkiem prawicowy, ale no, tak go nazywają, jest tak niekompetentny, że ja sobie nie przypominam po roku 90 bardziej niekompetentnego rządu, nawet rządu SLD. W związku z tym jest to katastrofa. Czego by się nie dotknęli, można przejść od ministerstwa do ministerstwa i czego by się nie dotknęli, to nie są w stanie tego porządnie zrobić. Nie byli w stanie nawet przegłosować porządnych ustaw, które miały im służyć, na przykład głosowania kopertowego. To taki jest dobry przykład, kiedy w głosowaniu na temat ustawy covidowej wtyka się likwidację Państwowej Komisji Wyborczej, daje się głosowanie wyłącznie korespondencyjne, oddaje się to wszystko w ręce pana premiera Sasina i Poczty Polskiej, po czym okazuje się, że jest to niewykonalne, a to, że Zjednoczona Prawica chciała zrobić wybory w maju, byłoby możliwe, gdyby były wybory w systemie mieszanym wykonywane przez Państwową Komisję Wyborczą. No to jest takie, patrzę się na to z zażenowaniem, to oni się potykają o własne nogi. W związku z tym im szybciej ten rząd odejdzie, tym lepiej dla kraju. A jaki będzie rząd następny, to zadecyduje, jak to się szumnie mówi, suweren, czyli elektorat. Jest to oczywiście komfortowa sytuacja dla pana posła Sośnierza, dlatego że rzeczywiście wydaje mi się, że nastąpi wzrost popularności, bo część wyborców, którzy głosowali na PiS, zagłosują na Konfederację. Jest to również dość komfortowa sytuacja dla nas, dlatego że tak jak rząd Zjednoczonej Prawicy potraktował w ostatnich paru latach i ostatnie parę dni rolników, no to długo się z tego nie wygrzebią, muszę powiedzieć.
powiedzieć, bo tutaj jest, bo ja się nie martwię o koszt wyborów, o czym pan Marek Jakubiak wspominał. Ja się martwię o to, że polscy producenci bydła i drobiu na zakazie eksportu zwierząt zabitych w systemie, w uboju rytualnym, czyli w systemie halal i koszernym, stracą co roku 10 miliardów złotych. Ja o to się martwię. Ja się martwię o tych 300 tysięcy rolników, którzy hodują bydło, o tych niezliczonych drobiarzy, o ludzi, którzy uprawiają kukurydzę i inne ziarno na pasze. I to są przecież naczynia połączone. I martwię się o ich los i o ich byt. I to są kompletne fanaberie, które do tego przecież są sprzeczne z polską konstytucją i z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego, który dopuszcza ubój rytualny. No więc jest to, a niestety część posłów, którym się cośkolwiek pomieszało, jeśli chodzi o te empatię i sympatię do zwierząt, uważa, że ubój rytualny, który, jak mówię, jest zapisany w polskiej konstytucji, jak również w konstytucjach wielu innych państw unijnych, należy w ogóle zlikwidować. No to są ekstremalne działania, które nie pomagają zwierzętom, natomiast rzeczywiście szkodzą ludziom i to naszym rodakom, naszym wyborcom. I wielu rozmawiałem dzisiaj z paroma parlamentarzystami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają okręgi rolnicze i oni byli bardzo zaniepokojeni, co się stanie, dlatego że ja bardzo wątpię, żeby po tych wielu obietnicach, którym rolnikom dawano, a teraz nie zabiera im się obietnice, tylko realną gotówkę, że oni będą dalej głosować na rząd Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego im szybciej ten rząd upadnie, tym lepiej. My jesteśmy gotowi. No to rzeczywiście, tak jak mawiali Rzymianie, sprawy doszły już chyba do trzeciego szeregu. Zobaczymy, co się stanie w najbliższych godzinach, czy taki pomysł zostanie wcielony w życie. Zastanówmy się w takim razie, panie Marku, też jak to mogłoby przebiegać w najbliższych tygodniach. Czy rzeczywiście taki scenariusz takiej lawiny rozwijającej się jest możliwy i co on może przynieść? Ja myślę, że nie ludzie, a sondaże będą decydowały o tym, bo w najbliższym czasie pokażą się zapewne sondaże zamawiane przez wszystkich graczy politycznych i zobaczymy, jak społeczeństwo ocenia. Ja na swoim Twitterze zadałem pytanie, czy jesteście za tą ustawą i wyobraźcie sobie państwo, że 63% ludzi, a parę tysięcy osób brało w tym udział, było przeciwko tej ustawie, więc prawdę mówiąc myślę, że ta ustawa po prostu zwyczajnie była pisana na kolanie, szybko, przez młodzieżówkę Prawa i Sprawiedliwości, jak to powiedział pan prezes Kaczyński, i zawiera wiele błędów. Ja też sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że pies w mieszkaniu ma mieć 20 metrów kwadratowych, a na aresztanta, na przykład na więźnia przypada 3,5 metra kwadratowego. Więc to już jakieś bzdury są popisane i po prostu blokowe ustawy, które są wprowadzane w części bezmyślnie, powodują całą tą zadymę. Bo jeżeli chodzi o przemysł futerkowy, to ja pamiętam jako poseł, wtedy kiedy ta ustawa o ochronie praw zwierząt wchodziła, była mowa o zwierzętach futerkowych, ona wtedy nie weszła, została wykreślona z uwagi na fakt właśnie protestów tychże producentów. Ale oni muszą wiedzieć, że to wcześniej czy później z braku popytu, w zeszłym roku tylko 200 farm padło. I tutaj należało to inaczej po prostu przeprowadzić. Brak popytu zadecydowałby o tym, czy byłaby podaż, a więc same by się po prostu zwyczajnie zamknęły, tak jak to robią Niemcy. No ale stało się inaczej. No stało się pewien inaczej. Pewien proces został uruchomiony. Ja wrócę jeszcze pytaniem do pana posła Bartoszewskiego. Powiedział pan dużo słów pod adresem tej ustawy, że to jest bardzo niebezpieczne dla rolnictwa, a także dla całej Polski. Ale za tą ustawą głosowała Magna Pars Koalicji Obywatelskiej. Czy w tych
nowych wyborach, gdyby załóżmy Koalicja Obywatelska i PSL zdobyła odpowiednią ilość mandatów, wyobraża pan sobie wejście w koalicję rządową właśnie z Koalicją Obywatelską, która teraz głosowała no właśnie przeciw rolnictwu, zgodnie z pańskimi słowami? Ja myślę, że oni nie całkiem rozumieli, za co głosowali. To znaczy, oni głosowali za zwierzętami pełni empatii. Wejdę panu w słowo, panie pośle, bo muszę wejść w słowo, bo w tym momencie to, co pan powiedział, zaniepokoiło mnie jeszcze bardziej. Czyli uważa pan, że posłowie z Koalicji Obywatelskiej są nie do końca przytomni, to tym bardziej chyba nie należałoby wchodzić w nimi w jakąkolwiek koalicję, bo wchodzenie w koalicję z ludźmi, którzy nie wiedzą, co robią, no, jest szaleństwem jeszcze większego kalibru. Jak pan to widzi? Nie mówię, że są ludzie nieprzytomni, tylko że nie zwrócili uwagi na to, że skutkiem ubocznym pomagania zwierzętom będzie to, że się będzie szkodziło na przykład rolnikom. No a to nie patrzyli na to całościowo. No więc oczywiście najbardziej emocjonalną sprawą tej ustawy były zawsze hodowla zwierząt futerkowych. Ale jak słusznie zauważył pan Marek Jakubiak, po pierwsze te hodowle się w sposób naturalny ograniczają, a po drugie ja akurat nie jestem zwolennikiem hodowli zwierząt futerkowych. Natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem tego, żeby ludzi, którzy inwestowali w legalną działalność biznesową, pozbawiać środków do życia, pracy i inwestycji. Ja podawałem już kiedyś przykład Holandii, kiedy dano ludźmi z farmami futerkowymi 12 lat na wygaszenie produkcji, a po 10 latach... Może uda nam się jeszcze za chwilę uzyskać... W takim momencie. Mamy jeszcze pana posła Sośnierza na łączach. Bardzo dobrze, bo została nam chwila czasu. Prosiłbym pana o podsumowanie całej tej sytuacji. Halo? Podsumować to w kilku zdaniach, to jest bardzo złożony rzeczywiście problem, bo poruszaliśmy tu kilka wątków, problem samej ustawy, tego, jakie ona będzie miała skutki, jakie to będzie miało skutki dla samego rządu, jakie będzie to miało skutki dla Konfederacji, więc wszystko to jest rzeczywiście mocno złożone i powiązane ze sobą. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, że jesteśmy świadkami pewnego punktu zwrotnego. Kaczyński przelicytował ewidentnie swoje możliwości. Próbował tę ustawę wykorzystać do złamania kręgosłupów opozycji wewnątrzpartyjnej, ale zdaje się, że wyszło to wręcz przeciwnie, więc zdaje się, że jego fanatyzm i zbytnia buta doprowadzi do załamania się, jeśli nawet nie teraz, to w jakiejś tam perspektywie następnych miesięcy tego rządu. I czego ja osobiście bardzo bym sobie życzył. Myślę, że wszystkie te ruchy lewicowe, o czym wcześniej mówiliśmy, przychodzą taką fazę, że najpierw próbują budować socjalizm. Ten socjalizm nie wychodzi, więc one rozczarowują się do ludzi i skupiają się na zwierzętach. No, lewica przeszła to już kilkadziesiąt lat temu. Ta klasyczna lewica w postaci pana Kaczyńskiego przychodzi to właśnie teraz. Też zauważył, teraz że... Teraz wrócimy na chwilę jeszcze dobra zmiana mu do nie wyszła, stacji. No to chociaż to zróbmy. I jeszcze krótkie podsumowanie pana Marka Jakubiaka. No, sytuacja jest dość dramatyczna. Jest to taka rana rozgrzebana. Myślę, że na to rzutuje również sytuacja wspominana przez pana posła Bartoszewskiego z okresu kampanii prezydenckiej i stanowiska Jarosława Gowina. Wtedy zachował się Ziobro lojalnie wobec Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest odwrotnie. Bardzo sam jestem ciekawy. Natomiast proszę państwa, myślę, że w polityce nigdy nie mów nigdy. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że byłaby to szarża niepotrzebna zupełnie. Nowe wybory. To jest doświadczenie, którego już Prawo i Sprawiedliwość doznało, więc myślę, że oni będą chyba bardzo dalecy od tego, żeby je ogłaszać. I ostatnie słowa ze strony Teofila Bartoszewskiego.
Ja nie wierzę w nowe wybory, dlatego że ja myślę, że panu prezesowi Kaczyńskiemu uda się poskromić rebeliantów tak w PiS-ie, jak i poza PiS-em, bo jednak on pamięta rok 2007, jak i co z tego wyszło. 8 lat bez rządzenia. Co by było w tych wyborach, nikt tego nie wie. I tutaj spekulacje na temat potencjalnych koalicji są niewłaściwe. Najpierw trzeba uzyskać dobry wynik wyborczy, a potem jak już się ma dobry wynik, to można zacząć rozmawiać z rozmaitymi potencjalnymi partnerami. W związku z tym tutaj nie można wykluczać, że przecież w polityce trzeba, to polityka jest sztuką kompromisu i sztuką tego, co można osiągnąć. Najważniejsze są jednak wartości, czyli co my chcemy zrobić w tej polityce, a nie z kim my to chcemy zrobić. Bo na przykład wczoraj było tak, że Klub Koalicji Polskiej popierał poprawki Konfederacji. My nie jesteśmy blisko z Konfederacją, ale rozsądne poprawki Konfederacji popieraliśmy. W związku z tym i byliśmy razem z Konfederacją, Solidarną Polską, jedynymi ugrupowaniami, które były zdecydowanie przeciwko tej ustawie. No więc... W takim razie rozmaite rzeczy kończymy na tym naszą rozmowę. Ja bardzo panom dziękuję. Przyglądamy się oczywiście, co przyniosą najbliższe godziny i dni. Moimi gośćmi był pan Marek Jakubiak tu u nas w studio, a na łączach Dobromir Sośnierz i Władysław Teofil Bartoszewski. Kłaniam się panom nisko. Pozdrawiamy posłów PiS-u, którzy się nie ugięli i dali radę. Zanowali honor. My robimy teraz krótką przerwę w programie Wolne Głosy, a za chwilę kolejna rozmowa. Naszym gościem będzie Jakub Jałowicz-Orzon.